poczekaj. No dobra, poczekaj. No możesz podać o tych kwiatków. Ja to będę do polszczyny tłumaczyć. Pomagaj. Tak, Dobra, A jak ostatnia dziedzina wola? Co tam? No, Sielny. Sielny? Hej. Wioska się nazywa Sielny. A gdzie jest? Gdzie to jest? No, szak, jako jest? Orawa. Hej, Horna Orawa. Na Górnej Orawie. No dobra, jak to było? Jajno. Gdzie moje dziecko siedziało, tak o północy. Nie wiem, to się z roboty czy z kadzi. No a na koniu się wtedy jazdiło, nie? Koniec wozu. No a on siedział, a o północy tam mamy taki kryż za dziedziną, tak to jest dziedzina, a tak to mamy pripoj, a tak się idzie do pohory. No a tam jest taki kryż postawiony. No a jako siedział ku temu kryżu, tak naraz konie zaczęli erczeć przy tym kryżu, a zaczęli tak na... do przodu się tak skakali, nie wiem. No a dziecko rało, że tam idzie w kwiatku. Nie wiem, że taki mali. A jak wyzerali? To już mi nie powiedział. A kolko ich było? Też nie. A on był sam? Ale to jak na Orawie, to już trochę ten opowieść o szkwiatku, co są poczuł. Jedno są poczuł normalnie. To choć ich to powie, że są na szkwiatkowie, tam ci tam kryży, to każdy robi. A no? To tak wiatr ludzi to widziało. No, Asie? To możesz iść do tej jedyni. No, u nas są jakie takie historki. Wiem, o ta baba z tym dzieckiem, potem przy tym moście, tam się ktoś zabił. Tam strasznie. No w tej bucinkę, to tam to każdy... A to jeszcze jako, że teraz też straszy, czy nie? Teraz tam nikt nie idzie pieszo. Ano? Teraz ja po raz mogę przy tym, ale jest... Czy nie przy pieszo? To my sobie chodziło, że jak mali smyk. A to dziecko twoje było mady, co ty widział tych szkiatką? No, to wtedy co na konie już jeździł, to nie boli ani auta. No ale on, i co, on tego szkiatka uwidział i ten, potem one uciekli i on tym koniom iśle precz, czy odiśle on tym koniom? Ja, to było, nie wiem, że ci konie zostali stali, oni się nie położyli, oni chyba stali edżali, a nie wiem, czy ma setienu wodu, albo czymś ich pokropił, a potem szli dalej.